takie zwycięstwo, kiedy nie wygrywa się przez calutkie spotkanie, a wydziera się wygraną w ostatnim wyścigu, chyba cieszą najbardziej. Tak jak mówisz, nie? Że bardzo fajnie wróciliśmy z dalekiej podróży. W trakcie meczu przegrywaliśmy, wydaje się mi, że 12 punktami. I żal, że nie było kibiców na trybunach. I taki mecz kibicy, ludzi, którzy kochają żużel, lubią oglądać, kiedy decyduje się, wynik decyduje się w ostatnim biegu, i tak się było dzisiaj. Pokazaliśmy duch, charakter, naprawdę wilczy zęby, także cieszę się z tego zwycięstwa, inauguracyjne zwycięstwa dla Wilków. Moje pierwsze trójeczki dla tego zespołu, no i co, trzeba cieszyć się, pracować dalej, trenować dalej, więcej jazdy i pewności siebie, także mam nadzieję, że wkrótce będzie jeszcze lepiej. A co się działo na początku meczu? Przegrywaliście 21-9, 26-16 i zaczęliście od trzeciej serii, od ósmego wyścigu odrabiać straty. Połapaliście się z ustawieniami dopiero wówczas? Tak, tak. No myślę, że chłopaki, było tak jak mówię, że złapali ustawienie i tak dalej. Ja mogę mówić za siebie, że miałem przyłożenie te same od początku zawodów i widziałem, że mam szybki motor i po prostu sam jadę źle, wybieram złe ścieżki i po prostu popełniam błędy i daję się wyprzedzać, nie? Zgubiłem trójeczkę na korzyść przeciwnika, kiedy jechaliśmy na 3-3 i na ostatnim okrążeniu minęło mi dwa przeciwnika, także bardzo byłem zły i wtedy poczułem, wiesz, krew tą u siebie w żyłach, zaczęło kipieć wszystko i mówię, że no nie wolno tak się jeździć i kurczę, trzeba dowozić te punkty, a nie tracić na dystansie, także no i tak to jest. Jestem takim typem zawodnika, który musi jeździć dużo i to robiłem ile się dawało, kiedy nie było pogody w Polsce, dużo jeździłem w domu, w Doga, w Pilsnie. Serdecznie dziękuję klubowi z Lokomotywowi, nie, że dają mi korzystać z toru, nie, także muszę jeździć, nabiera się pewności siebie, przypuściłem tamten sezon i muszę się odbić się od dna i pokazać, że jestem wartościowym zawodnikiem i mogę być liderem tej drużyny i będę robił wszystko, żeby tak było. A z Tobiaszem Usielakiem i z Wacławem Milikiem to jest zupełnie inny zespół niż ten, który był na inaugurację w Rybniku. Możecie naprawdę walczyć o wysokie cele w tej lidze? Pokazaliśmy pazownie, że pokazaliśmy charakter, że nie opuściliśmy ręki po takich porażkach, nie, że stratą 12 punktów i że to znaleźliśmy sobie motywację jechać dalej, walczyć dalej i w końcu to się odpłaciło, nie? I w tym momencie pozdrawiam wszystkich kibiców z Krosna i gratulacje wszystkim pierwszego inauguracyjnego zwycięstwa w pierwszej lidze.